Czym się zająć w czterech ścianach? Zapytamy dziś Romana. Romuś! Romuś! Co? Czym się dziś zajmujesz, Romeczku? Niczym. Może byś tak książeczkę poczytał? Nie chcę. Może byś tak posprzątał w pokoju? Nie chcę. To może pobawiłbyś się z psem Upsikiem? Nie chcę. Masz ci los. Romuś uciekł z pokoju i zamknął się w szafie. Chyba nie chce się dzisiaj niczym zajmować. No, to my coś porobimy. Raz, dwa. Szorujemy pokredki i kartki papieru. Macie? To dobrze. Opowiem wam ciekawą historię, a wy będziecie na kartkach rysowali to, o czym opowiadam. Zgoda? To słuchajcie. Dawno, dawno temu, tak dawno, że na pewno nie pamiętacie, w samym środku afrykańskiej dżungli wybuchły wojny małp. Poszło oczywiście o to, co małpy cenią najbardziej, czyli o banany. Dwa małpie plemiona pokłóciły się o to, ile drzew bananowych powinno przypadać na każde plemię. Długo dżungla rozbrzmiewała dźwiękiem małpich tamtamów. O, a co to tamtamy? O, Romuś wyszedł z szafy. Tamtamy to takie afrykańskie bębny, które były i są nadal używane przez ludy zamieszkujące Afrykę. Dźwięk takiego tamtamu może być słyszalny z bardzo dużej odległości. Małpy podpatrzyły tamtamy u ludzi i same zaczęły ich używać. Naprawdę? Nie do końca, ale to w końcu bajka. To co było dalej? Sprawdziło się stare przysłowie. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Chociaż w przypadku małpiej wojny nikt za bardzo nie skorzystał. Bijatyki trwały tak długo, że małpy własnoręcznie wykarczowały wszystkie drzewa bananowe w dżungli. Każde plemię wolało, żeby w ogóle nie było bananów, niż żeby je zjadł ktoś inny. Głupie, co? I tak małpy musiały na długo zrezygnować z jedzenia ulubionego smakołyku. Drzewa bananowe rosną wiele lat. Kiedy na kilka lat po zakończeniu wielkiej bijatyki urodziły się małe małpiątka, nie znały one smaku bananów. Tymczasem w dżungli żył pewien stary tukan imieniem Jumoke. Jak? Jeszcze raz? Jumoke. Zaprzyjaźnił się on z jednym z małpiątek, które nazywało się Tafui. Naprawdę tak się nazywało. Tafui to znaczy ciesz się. Tukan Jumoke opowiadał Tafui o dawnych czasach i o bananach. I tak mała małpka strasznie zapragnęła spróbować tego wyśmienitego owocu. No, i co będzie dalej? A jak myślisz? No to może ten tukan poleci do Polski i na targu kupi banano i przyleci z powrotem, ale będzie to niebezpieczne, bo... Widzicie? Romuś już się wciągnął w opowiadanie. Nawet wziął kartkę i zaczął rysować. Idę dalej słuchać jego opowieści, bo jest bardzo ciekawa, a wy łapcie zaraz za kartkę i kredki i narysujcie swoją własną. Potem opowiecie ją rodzicom. Do usłyszenia!